No, mi się wydaje, że było, ktoś mi powiedział, że było 42 tysiące ludzi w Szczecinie z Ukrainy, no a teraz po tych wydarzeniach, no to, to nie wiem, no ale myślę, że jest dużo więcej, bo też są w Szczecinie, no oczywiście to nie Warszawa, to nie Kraków, to nie Wrocław, ale jednak. Tak, tylko że oni, wiesz, przyjeżdżali wcześniej do roboty, nie? To jest trochę inny temat, dlatego że jak planujesz sobie wjazd do Polski do roboty, no to szukasz gdzieś fajnej pracy i wiesz, że tu jest za dużo już nas, więc pojedziemy tam na zachód. A teraz jak ludzie uciekają przed wojną, no to myślę, że no duże miasta na pewno, więc na Szczecin też pewnie się zjadą, ale myślę, że... Tam też... może być też trochę więcej ludzi, chociaż nie, no nie tylko, ale takich, którzy mają zaczepienie jeszcze jakieś, nie są różni ludzie. Ojku. Teraz... Powiem ci, że kilka razy właśnie ostatnio wysiadałem na dworcach i tu tutaj i na zachodnim. Aha. No to jest kurwa naprawdę źle to wygląda, nie? Dokładnie. Wiesz, wychodzisz, pizga tam, gdzie wiesz, matki z dzieciakami, chyba nieprzyjemne widok. Ja pierdolę. I to zrobiła jakaś banda szaleńców. Co nie? No. A tak w imię się... chuj wie kurwa czego, żeby się ten zjebany Związek Radziecki chuja wart, kurwa. Ten odbudował, co za kurwa pomysł w ogóle. No. Jakbyś kurna, nie wiem, była jedna wielka kupa ze słonia i już ją starły. Nie, jeszcze nasrajmy raz, kurwa, tak, bo, tak. Bo za mało tego gówna. W ogóle amerykańskich żołnierzy widzę już chyba drugi albo trzeci raz w Warszawie wchodzą. Tak, ja nie widziałem. No. To mnie po chacie nie chodzą po prostu, dlatego. Bo ty w Warszawie mieszkasz? Na Ursynowie, no. Aha. I powiem ci, w tych rejonach rzadko bywam. Okej. Okay. Bo nie potrzebuję po prostu. Ursynów jest zajebisty, nie potrzebuję się ruszać z niego za bardzo. To co, gdzie my jedziemy, na Ursynów? A możemy pojechać na Ursynów. Nie, tak? Ale chodzi mi o to, gdzie cię zostawić po całej rozmowie. To na Ursynowie, no. Na Ursynowie? No, no. No to słuchaj, nie chcesz tu podawać adresu, to sobie go wprowadzisz. Dobra. Wprowadź adres i proszę cię, pisz. No, tu masz, aha, tak? I jeszcze od razu numerek możesz wbić. No i też jest bardzo. No i stop. To już. Dobra. Lecimy. Centrum dowodzenia. Żałujcie, że tego nie widzicie. No. Co tu się kurwa dzieje? Także jak żyjesz, Wini? Po amerykańsku dobrze. A po polsku, słuchaj, też dobrze, no, jest mi ciepło. Sorry, tutaj ten... Ale słuchaj, kurwa, mocno. Siema, czekaj, pokażemy kolegę. Powiedz Essa. Siemanko, Essa. No, dobra, tam dostanie ktoś szału, ale niech przeżyje. Słuchaj, pokazał, to taki manekin. O, rozpoznają cię, no. Następny no nie, no ciebie najpierw rozpoznał, poznał, a potem nie. Naprawdę? No tak, tak, to powiedział jaki skład. On najpierw się cieszył do ciebie. Proszę Państwa, mam dzisiaj specjalnego gościa, Paweł Chałupka, polski stand-uper. Siemanko, tak jest. Siema. Jesteśmy w Polsce, no wiadomo, że polski. Ale nie wiem, teraz może być ukraiński stand-uper. Znaczy, ostatnio miałem rozmowę na moim anglojęzycznym kanale ze stand-uperem z Niemiec. O. Tak. I wiesz co, o, od razu ten, pojadę tak jak ten, mam takie pytanie, będę miał chyba do stand-uperów, będę je próbował, czekaj, robimy tutaj paciorki chyba jedną rzutką. No chyba nie bardzo, ale trudno. Mam takie pytanko do ciebie. Jezus Maria. Nerwowi. Czy jest dla ciebie albo w ogóle w Polsce temat tabu w stand-upie? Wiesz co? Dla mnie temat tabu jest taki, są po prostu rzeczy, o których ja nie chciałbym mówić, a nie, że jest jakiś ogólny temat tabu. No to i o jakich ty byś nie chciał? Wiesz co? Ja nie chciałbym poruszać. Póki co polityki chyba, chociaż lekko zahaczam, ale to nie jest jakoś tak, wiesz, światopoglądowo ani nic. Dlatego, no, że
ja już parę razy w życiu się myliłem i nie chciałbym wyjść na idiotę, co nie? Okej. Okay. Jakieś takie, kurcze, nie wiem, beka z krzywdy ludzkiej. No a kurde, no tego to się przecież nie da moim zdaniem pominąć. No chodzi mi o to, słuchaj, idzie ktoś, wypierdolił się śmiesznie, mu buty zleciały, walnęły go w głowę, no jest kurwa śmiesznie, no. No okej, okay, to jest, może być, ale bardziej chodzi mi o to jakieś, wiesz, choroby ciężkie i tak dalej, nie? Ja no a ty początku... nie wiesz potem, on po tym może po się okazało, że już kolana mu nie działają, kurwa, i w ogóle wiesz co, a on te wykładał, no, może kafelki kładł, kurwa, ludziom pracę stracił, kurwa, żona go rzuciła, bo nie przyrobił. Wszystko z tego jednego wypierdolenia, co my byśmy się tu obśmiali, kurwa, z góry na dół, a aby się okazało, że wiesz, to całe życie sobie spierdolił od tego w ogóle, no nie? Tej powiem, nie je bananów, jebana skórka. Tak, a my, ha, 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 głupek. On 3 lata później jest na dworcu, po prostu prosić je jako kierownika 2 złote. No i to kurwa w Rzeszowie gdzieś, nawet nie na, nawet nie na warszawskim, tylko... Ale jakimś, byłem ostatnio w Rzeszowie i powiem mają ładny dworzec, swoje wodę ci tu było. Dworca nie widziałem, o mam tutaj. Aha, okay. Dworca nie widziałem, aczkolwiek Rzeszów rozwija się prężnie. Ja nie mówię nic złego o Rzeszowie, żeby nie było, tylko chodzi mi o to, że jest to jakieś bliżej nieznane mi miejsce i zakładam, że może mieć gorszy dworzec niż warszawski i w sumie nie wiem skąd taki pomysł, przecież warszawski dworzec jest kurwa beznadziejny i okropny. Jest, to prawda. Nie wiem, to było... Przepraszam, Rzeszów, kurde. Wiesz co, ja na początku pamiętam, jak zacząłem robić stand-up, to uważałem, że to musi być wszystko takie kontrowersyjne i że najlepiej jakby po moich żartach ludzie robili wow, to chyba za dużo, żeby no. cały czas gdzieś na tej granicy balansować. Teraz absolutnie tak nie uważam i nawet czasami jak widzę jakieś żarty, które są typowo pisane po to, żeby szokować, to mnie to w ogóle nie bawi, co nie? Bo jak poruszać ten temat, no to fajnie już to, wiesz, ugryźć naprawdę, żeby to było turbo śmieszne, a nie po to, żeby rzucać jakimś kondonem, po którym ktoś powie, a no w sumie fajne. Wiesz co, to dobra, nawiążę do tego, co mówisz, ale jeszcze chciałbym później wrócić do tych tabu, czy nie tabu, nie wiem, zamknąć ci w ogóle, chyba zamknę tak czy siak, żeby, o. Jest taki, ja zawsze miałem takie pojęcie, że jak sobie oglądałem na przykład komedię, nie mówię teraz o stand-upie, tylko o filmach na przykład, mm-hmm. to miałem taką jazdę, że ja to muszę mieć dobrze doprawioną potrawę i to oni muszą dopierdolić i w ogóle, no nie? I ktoś mi kiedyś polecał Big Bang Theory. Tak. No i ja to tak oglądałem, mówię, kurwa, to jest taki lightowy sitcom dla rodziny, to jest szajs, w ogóle nie będę tego oglądał. Ale potem po jakimś czasie wbiłem się trochę w ten Big Bang Theory, w ogóle bardzo to lubię, obejrzałem w końcu wszystko, chyba co było do obejrzenia, albo większość, i pomyślałem sobie, że zaraz, to nie jest wcale taka prosta sprawa, bo tak napisać ten żart właśnie, żeby nie pierdolnąć, nie przybluzgać nie wiadomo jak, nie zrobić czegoś nie wiadomo jak konwersyjnego, a tam dalej są żarty, które mnie śmieszą i naprawdę ja to mogę obejrzeć i z mamą i z tego, to musi spełnić ileś różnych założeń. Właściwie to ma tyle obostrzeń, że zbudować przy tych obostrzeniach żart, który dalej śmieszy, jest naprawdę sztuką. Tak, to prawda. I powiem ci, no i właśnie, to pokazuje, że wcale nie trzeba kontrowersyjnie jechać, żeby było śmiesznie, co nie? Wiesz, ja tak naprawdę, ja też piszę takie rzeczy, które mnie śmieszą, a mnie jakoś kontrowersje średnio bawią. Wiadomo, czasami ci przyjdzie jakaś petarda, takie, że to jest no, czarny humor, fajna rzecz, nie? No. No to też nie ma co się powstrzymywać na siłę, aczkolwiek, no to nie jest jakiś, kurczę, no nie musisz się tym kierować, żeby być zabawnym gościem, no, wiesz... Na początku, tak jak mówię, to w stand-upie tak wyglądało i często to wyglądało u początkujących komików, że oni próbują kontrowersji, bo tutaj teoretycznie, wiesz, powinniśmy przesuwać tą granicę, nie? Aha. Bo widzisz, bo lewa strona znowu jest taka poprawność polityczna, że oni przesuwają tą granicę w tą stronę, że nic nie mówcie, a tutaj fajnie, jak jest taka przeciwwaga, nie? Że ktoś będzie tutaj stał i w drugą stronę to cisnął. I spoko, aczkolwiek to nie jest mój temat, ja w ogóle... Też jak oglądam komedię, to też zazwyczaj one są lightowe, nie? Nie wiem, czy oglądałeś The Office? Kurde, no ja uważam, że The Office jest
majstersztykiem, arcydziełem i po prostu takim rozpierdolem, że głowa boli, ale nie powiedziałbym, że to jest lightowe. Nie, on tam, oni tam poruszają często, tylko w taki sposób wszystko na tego Michaela jest, że on to no, nie udało, ale nie kurna, no jak się okazało, że jeden tam z nich jest homoseksualistą i Dwayne, i ten, i Boże, Michael kurna zaczął go całować przy wszystkich, żeby pokazać, że nie jest homofobem, kurwa, no to przecież to było ostre jak chuj, jak ja sobie to pomyślę, że kurna, coś takiego, nie wiem, miałoby być inspirowane jakąś sytuacją w biurze, no to kurwa, człowieku, nie wiem, pracę bym zmienił, albo to nakręcił i skasował tego szefa, no to ja bym oszalał, jakbym w takiej sytuacji gdzieś bym trochę dopuścił do głowy, że miałbym być w niej naprawdę. Trochę tak, aczkolwiek tutaj zobacz, że ta postać Michaela jest taka, że to jest takie, kurwa, dziecko w ciele dorosłego faceta, że on cały czas chce dobrze, tylko on nie potrafi. I to jest, ważne są też intencje. No, ja bym się nie zgodził do końca, on jest egoistycznym skurwysynem do maksa. To on czasami chce dobrze, ale w większości przypadków to on po prostu jest takim atencjuszem, że ja jestem Winicjuszem, atencjuszem, ale to nic, kurwa, to jest po prostu szaleniec. Ja ci powiem, że ja to obejrzałem stosunkowo niedawno, bo z 5 lat temu i no kurwa, płakałem tak, że wiesz, naprawdę musiałem to przystopować, żeby się wypłakać, bo to absolutnie to, co zrobił Karel, to jest majstersztyk, stary, to jest dla mnie geniusz ten koleś. Ty teraz mówisz o tym Angliku? Tak, okay. Amerykańcu. Aha, Amerykańcu, tak. Bo czekaj, bo oryginalna wersja, jak się nazywa ten Ricky Gervais? A, właśnie, ja nigdy nie mam pamięci do imion i nazwisk, czyli do nazw po prostu. Natomiast ten, a reżyserował amerykańską wersję? Chyba tak, no chyba coś tam maczał palce, ale nie wiem. Nie, ale ty powiedziałeś tego... Steve Carell. Aha, dobra, Steve Carell to co, Michael, aktor, Michael, tak? No. Dobra, już nic nie wiem, ja myślałem, że może reżysera mi wymieniłeś, czy nie, coś. Nie, nie, ja nie wiem, kto to reżyserował, ale chyba coś tam, nie wiem, czy tam nie brał w tym udział właśnie Ricky Gervais jako pomysłodawca tego projektu. No, to jest na nim wzorowane, ale oni to przenieśli na warunki amerykańskie i myślę, że zrobili w mojej opinii no, lepszą robotę niż Anglicy, a to nie łatwa rzecz, żeby coś, co jest teoretycznie kopią czy jakimś odzwierciedleniem, to jest lepsze niż oryginały, nie? Nie wiem, jak to działa w Anglii, ale widzisz, w Anglii zrobili tylko 2 sezony i często tam jest, że oni robią takie krótkie seriale, że jest jakiś fajny serial, są 4 sezony i naraz, co nie? Tak. Gdzie można by było tak naprawdę to mielić jeszcze. W Stanach znowu już jest to chyba w drugą stronę i mi się wydaje, że tam jak ruszyła machina taka, że wiesz, że jednak trzeba zrobić dodatkowe sezony, jak tam wszyscy ci ludzie usiedli do pisania scenariusza, tam są tęgie łby, które wiesz, no, zajmują się tym latami, i że jak sobie usiadło 10 takich tęgich głów i napisało ten scenariusz, no to sam koncept był zajebisty. Wiesz, to można było ciągnąć i ciągnąć, nie? No, to jest kawał dzieła, no nie? Naprawdę to się udało. A widziałeś polską wersję? Widziałem polską wersję. No i co sądzisz? I powiem ci, że nie jest źle, aczkolwiek jak przez to, że oglądałem tą amerykańską, to widzę momentami taką kalkę, która jest gorsza dużo i to mnie tak trochę odrzuca, aczkolwiek jak ktoś nie widzi amerykańskiej wersji, to może się dobrze bawić nawet na to. A ty widziałeś? Tak. I co myślisz? Że od momentu, kiedy główny bohater zgolił brodę, jest dobrze. Tak, on miał przez jakieś 2-3 odcinki, czy ileś miał brodę i w ogóle tego nie kupowałem. Okay. I w końcu jak zgolił, to się okazało, że w ogóle on ma trochę inną twarz niż ja myślałem, że on ma. I go lepiej kupiłem. I taka dla mnie troszeczkę lepsza pierdołowatość wyszła z tej postaci. Ta broda jakiegoś mu nadawała takiego niepotrzebnego jeszcze jakiegoś wdzięku, natomiast tam jak już to zgolili mu, no to już mnie bardziej śmieszyło. Ja
byłem nastawiony sceptycznie, zaliczam to na plus. No, nie jest to amerykańska, ale jeszcze, wiesz co, no, wiele przed nami. No i polski Dwight, czyli, Boże, chyba dobrze mówię, Adam Woronowicz, to grał, no to w ogóle jestem teraz wielkim fanem gry aktorskiej pana Adama. No. To prawda, no w ogóle wszyscy chwalili Woronowicza za tą rolę, no i się nie dziwię w sumie. Ale on w ogóle parę ostatnio miał, nie wiem czy widziałeś, Teściów na przykład. Nie. Ojejku, polecam ci. To jest moim zdaniem jeden z lepszych polskich filmów ostatnio. No, ale w ogóle polskich, nawet pierwszy polskich. W ogóle jeden z fajniejszych filmów, jaki widziałem ostatnio w ogóle. Strasznie mi się podobał. Doskonały film. Komedia, ale taka po polsku, czyli też jest dużo do zastanowienia się. No kurde, coś pięknego. A gdzie to można zobaczyć? Na Netflixie? Nie, nie ma tego jeszcze na Netflixie. Nie wiem, czy to było na jakimś cholera streamingowym szajsie takim. Kurde, nawet nie wiem, czy ktoś mi to puścił, czy gdzie to było. Jakieś Ipli, czy cholera wie, czymś takim. Nie wiem. No, ale generalnie ten dopiero tak na grubiej będzie wchodził za jakiś czas. No już właściwie powinien, bo już trochę ma ten film, już to chyba premierę dobre pół roku ma za sobą. Okej, okay. Ale gdzieś w VOD pewnie można zobaczyć. W jakimś tam można, ale w jakimś takim, które ja oglądam raczej rzadziej. Nie w Netflixie, nie w HBO. No spoko, są te motywy, że jak wchodzisz gdzieś, na przykład płacisz 12 zł i masz ten film na 24 godziny, to jest zajebista sprawa. Jest, tylko że czasami to nie 12 zł, a 17, a te 17 to nie jest 17, a 20 coś by jeszcze, a HD to kosztuje ileś tam. Tak, tak. Nagle robi się z tego nie wiadomo co. No ale z drugiej strony, jakbyś miał na to pójść do kina, no to zapłacił więcej, chociaż tam płacisz za, też za więcej. Nie? No słuchaj, tam płacę więcej, bo zawsze muszę sobie naczosy wziąć. Więc jak nie wezmę sobie wielkich naczosów z podwójnym serem, to w ogóle nie idę do kina. Kurde, ja ci powiem też, to lubię, chociaż trochę mi głupie przed ludźmi, bo oni przyszli sobie pooglądać film. Pieprze to, kurde, że muszę sobie w domu oglądać. Tam się żre popcorn i naczosy, co oni sobie myśleli? Ja nie, wyłączam telefon, staram się jak najmniej komentować osobie, z którą tam przyszedłem, czy osobą, natomiast no bez przesady, no, tak będę jadł na czosy i co? Jedno chrupią. No myślę, że to przeżyją. No, no powinni przeżyć, no jak nie, no to mówię, no to sobie odczekajcie, czy coś tam, sobie obejrzycie to w domu po prostu, ale tu się je na czosy i popcorn. Jezu, to ostatnio byłem na Spider-Manie, stary. Tak? Ostatnio, jakiś czas temu. No i wchodzisz do kina, myślisz sobie, ale bym sobie opierdolił na czosy. No. A tam takiego wała, stary, nie, wtedy jak nie można to? Było jeść nic, żadnego popcornu, co stary. Ty mówisz? Tak, przez te obostrzenia covidowe, no. O Jezus Maria. I nagle, wiesz, stoisz przy kasie, kupujesz ten bilet i masz takie, no, zajebali mi marzenia właśnie. No. Spierdolili mi cały film. Jakbym miał czas... To bym, nie, ja bym nawet zarwał kawałek filmu i poleciał do, kurde, jakiegoś mojego sklepu obok i coś kupił, kurde. To ewentualnie zarwałbyś kawałek reklam. No, wiesz co, tylko że ja zazwyczaj tak przychodzę, że i tak już zarywam te reklamy. Okej. Okay. Takie mam założenie, że to leci czasami pół godziny, a czasami 40 minut, czy Bóg wie ile, ja tego nie jestem w stanie oglądać. Ja się nie nauczyłem do tej pory, zawsze przychodzę. Tak? Aktualnie i później no, siedzę, mam takie, boże, ile tych reklam. No, jeszcze jak jest jakiś fajny film, polecają, który ja bym tam sobie obejrzał, to jeszcze też rozumiem, powiedzmy, ale oni często puszczają jakieś gówno, albo filmy gówniane, gdzie nie chcą oglądać. Ale to jest trochę absurdalne, nie? Że płacisz za bilet, no. Stary, przychodzisz tam i cię katują reklamami. Nie? No trochę jest. Może to jest, może gdyby nie to, to bilety byłyby droższe. Może jeszcze więcej byś płacił. To zdecydowanie lepiej przejść później, takie mieć wbudowanego no, bloka. No. Ja robię takie 20 minut, takie akurat spóźnionko. Że jeszcze obejrzę jakiś tam hit nadchodzący, ale bez przesady, no nie? No, to oglądać przez pół godziny reklamę proszków i innych bzdur. Średnia sprawa, nie? No, na pewno. Słuchaj, ty w tym
W Szczecinie mieszkałeś kupę lat. Tak, 5 lat, no, jak studiowałem, no. No, jestem ze Szczecina. Tak, wiem, ja pamiętam wasze początki, stary, ja tego obserwowałem, dlatego, że mieliśmy wspólnych znajomych. Aha. I ja pamiętam, jak wy tam zaczynaliście, te mixtape'y wszystkie odsłuchiwałem. O. Także ja cię znam dłużej. Okej. Okay. No dobra, bardzo mi miło. Czy taka emigracja tutaj do Warszawy to jest czysto ekonomiczna, czy nie wiem, może tutaj mają, nie wiem, więcej, kurde, kuchni jakieś tam, a ty lubisz taką i stary, i to coś. Ja tutaj się przeprowadziłem, żeby robić komedię. Aha. I czułem, że w Szczecinie mnie to nie spotka, wiesz. Nie było wtedy jeszcze stand-upu, to znaczy podobno już był, ale ja nie słyszałem o nim. Ja cały czas myślałem, że będę musiał robić jakiś kabaret albo coś, co no. I w Szczecinie miałem ziomka, z którym mieszkałem i on miał kabaret ze swoim kolegą, ale stwierdzili, że nie mają miejsca już dodatkowo osoby. Więc ja tak, wiesz, się tułałem, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, a miałem takie przeświadczenie, że jak nie będę robił komedii, to kurwa przegram swoje życie, stary. Okej. Okay. Gdzieś to mi tak siedziało głęboko w głowie, że muszę się tym zająć, więc pojechałem do Warszawy, stwierdziłem, że chodzę na jakieś castingi, wiesz, byłem na jakimś castingu do Szymona Majewskiego, w ogóle poszedłem tam i zacząłem coś freestyle'ować, robić jakieś dziwne głosy, stary. No nie chciałbym zobaczyć tego nagrania. Oczywiście to się zakończyło na tym, zadzwonimy do pana, ale ja nie mam telefonu, dobrze, dobrze, to i tak zadzwonimy. I powiem ci, że jakoś ten stand-up się tutaj pojawił, jak na ironii losu. Wiesz, stand-up jest zajebiście prosty, jeżeli chcesz zaczynać, dlatego że wychodzisz na open mic'a, dostajesz 5 minut, nie trzeba mieć znajomości, niczego, po prostu masz swojego spota 5 minut, wychodzisz i trenujesz, nie? Aha. I jak ja się przeprowadziłem do Warszawy i dowiedziałem się o tych open mic'ach gdzieś tam 2011, to te open mic'i były raz w miesiącu, mógłbyś raz w miesiącu wyjść na 5 minut na scenę. I stary, pół roku później w Szczecinie pojawiły się open mic'i co tydzień. Więc ja miałem takie, kurwa, po co ja się tu przeprowadzałem? Tam bym skillował jak szybciej. Tam jest stolica, kurwa, komedii w Szczecinie. No nagle się zrobiło takiego, wiesz, no... Nie było lepszych warunków wtedy w Polsce, nie? Wiesz, tutaj musiałeś 4 miesiące siedzieć, żeby zrobić to, co mogłeś zrobić w miesiąc w Szczecinie. A to jest dużo, nie? Wiesz, jak przeskillujesz, jak coś robisz 5 minut w miesiącu, nie? No tak, ale to jest kwestia też, jakie miasto, jaka publika, jakich, ileś jeszcze innych rzeczy. Czasami te rzadsze bywanie może być bardziej, więcej możesz się na nim nauczyć niż na tym częstszym. No nie wiem, tak mi się wydaje, no może nie mam racji. Niekoniecznie. Tutaj to ja to zawsze ilość napierdolić. Do gry RPG, wiesz, okay. Że pasek po prostu ekstra przesuwa nad głową i jak nie wyrobisz tych godzin, no to nie będziesz lepszy, nie? Wiesz, można mieć predyspozycje, można być lepszym, na początku gorszym. Ja byłem gorszy i mi nie szło za dobrze. No i ja potrzebowałem dużo czasu, żeby się oswoić ze sceną, bo mnie ona stresowała. Też nauczyć się, co działa, jak pisać. No i jednak ta częstotliwość jest tutaj była bardzo kluczowa. Wiesz, jak chciałeś wystąpić częściej, to musiałeś gdzieś jechać na Pomorze, na open mic'a, wiesz, to tak też za darmo, pracujesz w jakiejś chujowej robocie, nie stać cię na takie wojaże, no ale czasami trzeba było to robić, bo był ten głód po prostu, wiesz, żeby coś działać, nie? A ile jest tych open mic'ów w Warszawie teraz? Teraz powiem ci, że no można spokojnie zahaczyć z 2 tygodniowo, czasami nawet tak? więcej. Czasami nawet więcej. A klubów jest dużo? Oj, sporo, no. Sporo takich, to znaczy my mamy też takie stałe kluby, gdzie są te open mic'i, tak jak jest ten Resort do tej pory, to tam Jurkiewicz robi Resort Komedii razem z Rejentem. Ja tam w ogóle debiutowałem, tam był mój pierwszy występ i ta scena dalej tam trwa. Do tego są jakieś takie lokale, gdzie są stale open mic'i, co nie, są zaprzyjaźnione na przykład z moją agencją, tak jak Boho czy coś. Są takie miejscowe, ale oprócz tego można wbijać, bo niektórzy ludzie, którzy zaczynają stand-up i też chcą go robić częściej, też organizują swoje open mic'i, bo wiedzą, że jest masa ludzi, którzy chętnie na to przyjdą, co nie? Więc a to ludziom... wtedy ktoś płacą ludzie za to, czy nie? To jest raczej symboliczne, jakieś tam 5 zł dycha, co? Na piwko. Jakieś na piwko jakieś tam. Dla barbarzy. Czy nawet tam na salę, co nie? Aha.
czasami trzeba zapłodzić za salę. No, ale oprócz tego możesz wystąpić czasami, jak ktoś gra swój program w Warszawie. Nie? A. Że piszesz do niego, słuchaj, masz open mic'a przed występem? Ma. No i wbijasz, nie? Jest dużo stand-uperów, którzy wpuszczają na swoją scenę open mic'erów. Więc a ci starsi stand-uperzy czasem patrzą na tych młodszych, czy oni tam siedzą w backstage'u, kurde, palą jointy, kurde, macają dupy i mają wyjebane na jakichś tam leszczyków? Głównie kokaina i mefebra. A tak poważnie, wiesz co, nie wiem jak oni to robią, część obserwuje na pewno, ja nie obserwuję dlatego, że ja jestem zaabsorbowany tym, że ja zaraz występuję i sobie to układam po wełbie, co nie? Okay. Więc ile bym tego programu nie grał, to i tak to sobie powtarzam, bo ja mam taką pamięć jaką mam, więc muszę trochę na to czasu więcej przeznaczyć. Aczkolwiek też to jest coś takiego, że póki co łatwo się w Polsce to zaczyna, dlatego że napisujesz jakiś fajny materiał, pojawisz się na jednym, drugim, trzecim open mic'u i już info o tobie krąży. Aha. Pojawił się taki typ, który robi fajne rzeczy, nie? A ty ten sam masz zawsze wtedy materiał? No, wiesz, jak napiszę program, no to jeżdżę z nim z rok, nie? Aha. Tylko, że no ja, on mi się bardzo zmienia, wiesz? Dlatego, że jak dostajesz masę energii czasami od ludzi, wiesz, że masz zajebiste granie, widać, że wiesz, oni się świetnie bawią, to dostajesz takiego wiatru w skrzydła i po prostu masz zajebiste flow wtedy i też pozwalasz sobie na więcej, czyli szukasz, od razu wpadają ci jakieś nowe pomysły do głowy, więc nie boisz się zaeksperymentować i pójść w to dalej, dlatego że wiesz, że ludzie są za tobą i jesteś w domu, nie? Więc mi bardzo dużo materiału puchnie albo czasami wycinam coś, bo mi przyszło tyle nowego, że już tam to jest niepotrzebne, co nie? Cześć, sukces godzi sukces, no to wiadomo, że jeżeli coś poszło lepiej i tak dalej, no to później chce się bardziej, tak? Jeśli coś robi, nie ma żadnego sukcesu, no to coś wiesz w momencie, co mówisz, co ja tam robię. No, bo czasami wiesz, wychodzisz na tą scenę i ci ludzie wiesz, że oni przyszli na ciebie, i ale są tacy, no fajnie. Masz takie, kurwa, jak no jest tak. Źle, Boże, jestem chujowy, ja się do niczego nie nadaję, kurwa, co ja tu robię w ogóle. Więc no to nie polepsza twojej sytuacji. I no tak jak mówię, to jest wiesz. Wiatr w skrzydła, albo ci dmuchnie, albo nie, i płyniesz, albo nie. Jest to takie, kurwa, nie wiem, czy niesprawiedliwe, wiesz, czasami jest tak, że już grasz ten program, nie? No. I grasz go 3 dni, masz zajebiście i 4. dnia masz chujowo. A tak naprawdę chujowo schodzisz z truty, stary, i zapomniałeś w ogóle o tym, że miałeś wcześniej 3 zajebiste grania, tylko siada ci na łeb jeden chujowy występ. No a to tak ze wszystkim, jest to jeden chujowy komentarz, komuś robi gorszy dzień niż 100 dobrych, no. No, no. No, a to jest normalne. Przed chwilą gadałem z Wiolą o tym i właśnie, że no niestety, czy stety tak jesteśmy zbudowani, że zapamiętujemy te negatywne rzeczy mocniej, no. No, to prawda. A ty z Wiolką dzisiaj nagrywałeś? Tak. No to miałeś wesoło, co? Miałem, było bardzo wesoło, pod koniec szczególnie. Ona jest postrzelona, ja ją kocham, wiesz. To no jest super fajną osobą, przynajmniej na tyle ją poznałem. Może nie jest, ale tak jak się poznałem, była świetna. Świetna, no polecam ci w ogóle wybrać się na jej stand-up, wiesz, bo ona jest szalona. No tak, oglądałem w ogóle jej, twoje i tak dalej. I się dobrze bawię. Wiesz co, mam jedno pytanie. Jest tu gdzieś jakieś, nie wiem, kurde, McDonald's dziwo albo coś jakiegoś innego, muszę jakąś chyba kawę walnąć. A Orlen? A może na Orlenie byśmy stanęli na chwilę, bo w ogóle dzisiaj nic oprócz wody w siebie nie wrzuciłem. Ja tak samo stary. Tak, zróbmy sobie małą przerwę w ogóle, wiesz, bo tutaj będzie Orlen za chwilę. Jeszcze mnie męczy, kurde, alergia, to już w ogóle, kurde. Stary, ja mam to samo. Tak? Budziłem się rano dzisiaj i to samo, no. Dopiero co przestałem smarkać, w zasadzie jak wsiadłem tutaj, to przestałem. A co, masz jakąś żywieniówkę, czy co? Ja do tej pory wiem, czasami mnie dopadnie i do tej pory nie wiem. No, ja zrobiłem jakieś takie proste badania i niby miałem na nic, ale ja mam ewidentnie alergię, to znaczy
na jedną rzecz to wiem, że tam na co jestem uczulony, ale tak teraz to ja żyję zdrowo od jakiegoś czasu i czuję chyba, że ze mnie po prostu toksyny wyłażą, wiesz? Okej. I bo ja tak zawsze mam, że jak wejdę w ten, to ileś czasu jest dobrze i nagle gdzieś tak właśnie po jakimś miesiącu coś zaczyna mnie dopadać i muszę to przeżyć, żeby się skończyło i żeby wejść. Tak samo jest, jak dobre czasy. Szlugi rzucasz podobno, że ja kilka razy rzucałem szlugi i miałem coś takiego, że po 3 miesiącach budzę się zlany potem, mam tak, bo śniło mi się, że zajarałem peta, nie? Aha. I wiesz, budzę się, Boże, zajarałem peta, to właśnie podobno jest to, że to wszystko wychodzi z twojego organizmu, no tak. I dlatego właśnie wstajesz spocony, stary, i śniło ci się, że zajarałeś, nie? To jest obrzydliwy nauk. Nie wiem, czy ty palisz papierosy, czy nie? Papierosy nie, ale palę jointy, to znaczy nie palę, ale no, jest to mój nauk, no, czyli też palę, bo w tych jointach też jest tytoń i tak dalej. Zresztą tam akurat jointy to też no, spala się, to chyba, że ktoś waporyzuje. Tak. Słuchaj, bardzo możliwe, że właśnie to jest to, no i to musi wyleźć ze mnie w końcu i ten. Czyli mówisz co, zdrowa dieta, teraz wziąłeś się za siebie, prawda? Dieta jeszcze jest jako taka, ale to jest ostatnia dopamina, którą sobie zostawiłem, ale alkohol odstawiłem całkowicie, jaranie też, no i w ogóle już po prostu, wiesz co, już zostało tylko rozmowy. A może na jaranie jesteś uczulony, na pyłki? Tak, bardzo możliwe, że jestem, no, bardzo możliwe. Dobra, proszę Państwa, zaraz wracamy. Ja słyszałem o parę razy o takich przypadkach, gdzie właśnie ktoś miał psa adoptowanego i nie wytrzymał. No. I nie wytrzymał co? No nie wytrzymał i go oddał, aha, bo po prostu nie był w stanie sobie poradzić z tym zwierzęciem, bo ono miało jakieś tam bardzo dziwne przywary, albo terroryzowało kogoś, albo wiesz co, nie wiem, głośno szczekał i nie wiadomo było, jak go oduczyć tego. Oczywiście można chodzić do jakichś specjalistów, a może też nie każdego na to stać. To na pewno, no. Przecież to kosztuje pieniądze i tak dalej. Wróciliśmy, proszę Państwa, kończymy sobie rozmowę, którą mieliśmy, ale tą rozmowę akurat jeszcze poprowadzę z kim innym. Natomiast obgadaliśmy wszystkie rzeczy, o których się nie dowiecie, były bardzo interesujące i ciekawe. Tak, co tam się działo, słuchajcie? Tak. Szkoda, że Was nie było. Szkoda, że Was była nie było. Była taka beka. No. Teraz jak sobie przypomnę. Dobra, już się wyśmiałem. No żałujcie, żałujcie. No nie. I trudno, no. Zjebaliście. No a co z twoimi rapowymi żartami? Będziesz to kontynuował? Nie. Nie? Nie. Aha. Ale moim zdaniem to było fajne bardzo. Ale powiem ci, jak ktoś ma dystans, to miał fajne, no bo to jest też trochę takie jechanie po stereotypach. No ale co jest złego w jechaniu po stereotypach? Od tego stereotypy są, żeby po nich jechać. Wiesz, co mnie męczyło? No. Że ludzie, którzy na przykład nie słuchali rapu, aha, którzy mi pisali, no i dobrze ten ziomek gada, bo to właśnie tak wygląda, masz takie, aha, stare, to są żarty. To... A on, czaję, wiesz, aha, to, on już się wkręcił. To nie był pocisk na rap, co nie? No ale ja tego tak nie odbieram, ale ja to odbieram tak, że właśnie, no słuchaj, nie wiem, wydaje mi się, że należy się śmiać chyba jednak ze wszystkiego. A, nie skończyliśmy z tym tematem tego tabu, no nie? Aha. Bo wiesz co, to pytanie wynika z tego, że ja gadałem z tym niemieckim stand-uperem i on powiedział najpierw, że nie ma żadnego tematu tabu w Niemczech, a potem z niego wycisnąłem jeden temat tabu i okazało się, że jest to religia islamska. Okay. No i to jest tematem tabu, dlatego że za to się dostaje w pierdol po prostu. Okay. Nikt nie lubi dostawać w pierdol. Nie o to chodzi, że ktoś tam szanuje specjalnie Mahometa czy Allaha, czy jakieś tam inne urojone bóstwo, tylko po prostu kurna, tam jest ich dużo, oni stanowią siłę, mają noże, kuplują się razem. Nie lubią, żeby brechstać z tego szajsu ich babci, tak, bo
tak normalnie to te chłopaki są tak jak i u nas, mają to wszystko w dupie, niczego z tego nie przestrzegają, tylko po prostu, żeby babcia tego, no to jest Ramadan, no to tam się kurwa nie je, albo się udaje, że się nie je, się udaje, że się tego nie robi śmego, no wszystko co nie robią to jest no, i tak haram, czyli zabronione, no. Bo to normalne dzieciaki, jak wszystkie inne. Jasne. Widzisz, no ale to jest takie tabu trochę wymuszone, nie? Dlatego nie mówimy o tym, bo się nie powinno mówić, tylko nie mówimy o tym, bo to jest niebezpieczne dla nich. No tak. Będziemy to robić. Ale dalej jest to tabu. Pod tym względem, wiesz, też można powiedzieć, że takim tabu w Polsce jest też żartowanie z religii, tak? Bo, ale są ludzie, którzy... Wiesz, ja na przykład mam teraz taki fragment do kościoła, który nie jest... Tam nie ma żartów z religii, tylko z kościoła. Aha. Z niektórych takich rzeczy, co nie? I są ludzie, którzy się na to oburzają. A na przykład miałem księdza na swoim występie, no, który poszedł i powiedział: Paweł, to było super. Mam takie, ale ksiądz nie uważa, że to może obrażać katolików? Nie, absolutnie nie. Trzeba mieć dystans do wszystkiego i moim zdaniem powinien to robić, jest świetnie. No, a inny ksiądz by ci powiedział, że będziesz w piekle już na zawsze przebywał. No, są różni ludzie. Tak. Natomiast wiesz co, no nie, słuchaj. Przecież ten Nergal ile razy coś tam robił antykościelnego i chyba za każdym razem to się skończyło niczym, tak? O tam mocniejsze rzeczy robił niż Bechtanie, tam nie wiem, skakał po Biblii czy coś tam, nie wiem. No jest spora szansa, że ta stara bobinka cię nie napadnie na ulicę. No właśnie, ona, wiesz co, no rzuci beretem, ale kurde, to nie nóż, no. Ale jest jakiś rycerze Chrystusa coś takiego? Nie, no są krajzole, słuchaj, zawsze wszystko się może zdarzyć, to ci może zdarzyć, wiesz, to sam to wiesz dobrze, jak to właśnie, że jak się z czegoś brechtasz, a to boli tego kogoś, to ale z kolek to nie brechtamy, bo ja mam brata, kolego, i ty gówno wiesz. Ale przed chwilą kurwa umierał, kurna wiesz, ze śmiechu, jak się właśnie śmiało z jakiejś innej czyjś, nie wiem, kurna, z gejów. Z gejów, kurwa, tak, brechtamy, tak, pedały. Tak. Nie mam brata. Taka wybiórcza moralność. Mój brat, kurna, kolega nie jest gejem, kurwa, także wszystko okej. Okay. Trochę tak to wygląda niestety i powiem ci, że nawet podczas występu miałem typa, który siedzi w pierwszym rzędzie i z islamu pożartuj. No. On takie, opowiadam o tym właśnie, jak byłem na chrzcie mojej chrześnicy, czy tam na komunii, co nie? Na komunii. No. Mówię mu, stary, jak będę na komunii w meczecie, to o tym opowiem, co nie? Tylko ja nie mam meczetów tu nigdzie, nigdy w nim nie byłem, nigdy go nie widziałem nawet na oczy, nie? Więc o czym mam pisać? No ja piszę o tym, co się stało w moim życiu, co nie? Ale to jest... Bo ja wiem, to taki standard, to już słyszałem milion razy z meczetego. A koniec jest taki, że ty, stary, i tak spoko można u nas z tego brechtać, bo u nas takich nie ma ludzi, albo prawie ich nie ma i raczej gówno się stanie, więc szybciej rycerze Chrystusa przyjadą na swoich, kurna, konikach. Ale na przykład taki temat z kiboli. Jakich nie ma. Jakich nie ma, można żartować. Ale wyobraź sobie, że wypuszczam program i tam jest pół godziny beki z kiboli. Słuchaj, ze szpilki ileś razy brechtano, który, no wiesz, jest na pewno osobą, która w mordę potrafi dać. Nie znam szpilki, więc nie umiem powiedzieć, czy on ma poczucie humoru, czy nie ma. Mógłbym tak na przykład tendencyjnie założyć, że nie do końca, aha, albo że nie ma dystansu. I ileś razy słyszałem, no gdzieś tam z tego co wiem, nie pakował się, nie jechał i nikogo tam nie bił, no. Nie. Ale może jakby się nawinął ktoś? Może właśnie, jakby się ktoś nawinął, a łatwiej jest się nawinąć kibicowi niż Arturowi Szpilce, co nie? Jest więcej kibiców niż Arturów Szpil. No tak, tak. No kurwa, no widzisz, no to jest takie coś okej. Okay. No i znalazłeś teraz, że z tym może być ciężko. No wszystko zależy od sytuacji, no nie? Ale wydaje mi się, że właśnie jeżeli już tak szukać, to jak wiesz, trafisz na jebanych, to ludzi gdzieś tam w jakimś przypadkowym miejscu, to zawsze się znajdzie, że ktoś, co ty powiedziałeś, coś, co go zapolało, no nie? No maksa, stary, no maksa. I ja to miałem też w przypadku tych raperów, czy też miałem takich ludzi, którzy, kurwa frajerze, daj rap, taki kurwa nie jest, no.
co za cioty. To jeszcze, kurwa, tylko potwierdzili to, że jest. Trochę tak, no. No tak, no. Słuchaj. Brak tam z głupoty i tendencyjności, kurwa. A ty właśnie pokazujesz, że jesteś głupi i tendencyjny, no. Tak, tak. Nie chodzi o to, czy ją, czy śmą zrobię. Zachowuje się jak dureń, kurwa. No tacy ludzie są, niestety. Jest w ogóle... co mnie ostatnio... W pewnym momencie mnie to wkurwiało, że ludzie są roszczeniowi. Aha. Że ja na przykład na swoim fejsie piszę czasami jakieś bzdury, co nie? A. Nie dlatego, że muszę być teraz śmieszny, tylko mam ochotę napisać coś skrajnie idiotycznego, co nie? Lubię w ten sposób działać czasami. I ludzie mają do mnie pretensje, że to nie jest śmieszne, nie? Takie, ale ja nie muszę być śmieszny cały czas, co nie? Dajcie mi, kurwa, być taki, jak ja chcę być, co nie? A wymyślają ci, co masz obrechtać? Wiesz co, zdarzało się, jak miałem motywy z gastronomią, a? To mi wysyłali tematy, co się u nich w knajpach działo. Weź o tym powiedz, nie? Albo o tym powiedz. Takie, no, może nie. A wiesz co, raperom na przykład to robią czasami fani? Piszą, kurwa, słuchaj, mógłbyś nagrać piosenkę o, kurwa, budowlańcach, albo o, kurwa, piekarzach, albo o, kurwa, chuj wie, eskimosach. Naprawdę, kurwa, są goście, co wydają jakiś zawód, znaczy udzielają się w jakimś tam, mają jakiś zawód, tak? I oni piszą, kurwa, człowieku do rapera, że czy on by mógł, kurwa, nagrać piosenkę, kurwa, o strażakach, no. Jakie to jest skrajnie, kurwa, głupie, co? No. Bo wreszcie jesteś sobie typem. Nie znasz ani jednego strażaka w swoim życiu. Nawet nic ci się nie paliło, kurwa. No. Do ciebie piszą, żebyś napisał kawałek o strażakach. Tak. Kurwa. Tak. Strażak sam, skurwysyny. Właśnie tak. Sprawdź ten, kto pożar dziwko. I wszystko płonie w piekle, kurwa. Gdyby nie ten człowiek, to byśmy zginęli. No ja pierdolę, weź to ugryź w ogóle. Przytul swojego najbliższego strażaka. Ale to też mnie... Potrzebuje miłości. I kizo. Nie miałem pożaru i nie wiedziałem, co jest najlepsze. Chcą nas gasić. Chcą nas gasić? Dobra. Albo dis na strażaków. Dis na frajerów, że chcą nas gasić. Ale wiesz, że myślałem o tym kiedyś? A ty byś powinien pisać. Dobrze, okej, okay, tylko słuchaj, to nie musi być taka piosenka, jak ci się będzie podobała. Jebani frajerzy, strażacy, chuja są, kurwa, mać warci. Ale stary, myślałem o tym kiedyś, że taki dekowy kawałek nagrać. HWDS! Jebać tych skurwysynów, co gaszą dobre pożary. Tylko dobre pożary, skurwysynów. I tak, skurwa, na strażaków, zamiast HWDP. To tak. Frajer się rozjebał na... Na ogień. Frajer się rozjeżdżał, kurwa, sprzedajesz, gdzie jest pożar, frajerze, kurwa. Gdzie dzwonisz, kurwa, masz straż wybieranych? Kurwa, dawać go na kotę, kurwa. I co, pewnie z komendantem straży opierdalasz makowca, co? Gdzie się pali, kurwa. Dobra. Co za bzdura, kurwa. A widzisz, wyszedł ten, dobry pomysł wymyśliłeś z tego. A ty już kiedyś o tym myślałem, no. Powiem ci, właśnie taka jako odbitkę do HWDP, nie? Że tak. Takie inne służby jebać, nie? Tak. Pierdoleni, kurwa, frajerzy, kurwa. Jebać pogotowie gazowe. Kurwy węszą. Widzisz, masz ten zbyt do tego, kurwa. Ja próbowałem być śmieszny, ale nie wyszło mi tak dobrze jak tobie. Fajnie. No tak, no. No. Albo też miałem taki pomysł, żeby zrobić... To jest kawałek o tym kawałku. Wyliczanka. Raz, dwa, trzy. I robić kawałek o kawałku, nie? Teraz będzie ziomuś pierwsza zwrotka. To takich kawałków to już chyba była cała masa rapowych. Tylko na poważnie. Jakbyś to pomyślał, to pewne kawałki mniej więcej dokładnie tak brzmią. Więc tutaj ten. No jestem też fanów takich bregowych, nie? To jest kawałek o tym, że jestem zajebisty, co nie? Ja bardzo lubię takie kawałki, tylko że wbrew pozorom to jest duża sztuka ten... napisać coś takiego.
Tak, i to jest fajnie, jak to jest kawałek bragowy, a nie, że ty przez całą płytę, kurwa, w każdym numerze mówi o tym, że jest super i że on ma teraz fanów i ma dużo pieniędzy, co nie? A najbardziej, to ci powiem, jestem uczulony na kawałki o jaraniu, nie? Aha. Bo jak to robi mało lat, to spoko, ale jak to robi dorosły facet, to mam takie, no jakie ty chcesz wartości przekazywać ludziom, człowieku? No wiem, ale z drugiej strony, kurwa, widzisz, to jest duży problem, bo tak, no ale to wszyscy mają wartości przekazywać i nagle wiesz, słuchaj, ilu kurna pojebów zrobiło pojebane rzeczy, bo obejrzeli Scarface'a? Od chuja, no i co? I kurwa, mam nie być filmem Scarface? Nie róbmy kina gangsterskiego, kurwa, umówmy się, tego nie robimy, bo to jednak chłopy to oglądają, kurna, i potem ten... I nagle wiesz, kurna, no nie róbmy kawałków o imprezie, kurwa, te małolaty wezmą je, popierdoli, kurna, się zaćpają na śmierć. No kurwa, nie ma kawałków o imprezie. Albo róbmy imprezę, ale słuchajcie, fajna impreza, siedzieliśmy ze skuplami, gadaliśmy, kurna, o fajnych, kurwa, książkach, kurna. Koleś, kurna, jeden przesadził, kurna, El Grey sobie na jedną taką mocną pierdolą, na jedną filiżankę, kurna. Jeszcze 3 łyżki cukru wrzucił, kurwa, to jest pojebany nasz ziomek, kurwa, no przecież... Ale wiesz co, widzisz, oglądasz film, wiesz, że to jest kreacja i to nie jest ziomek, z którym się utożsamiasz też do końca. Nie? Oj. Ja trochę postrzegałem raperów, jak byłem małolatem, jako takich starszych braci trochę. Okej. Okay. To, że ci mówią, co jest spoko, co nie, ten, to wiesz, to prawilne zachowania i tak dalej, że nie zadajesz się z frajerami, bądź dobry dla ludzi, a przy okazji weź, kurwa, jaraj ruchu, nie? Tak, takie... i kurwa, i ten, i nie kabluj na złodziei. Tak jest, nie kabluj na złodziei, no bo ale to, bądź kradnie człowiekiem. babci to radzi. Nie, to jest dobry chłopak, on tylko jebał tak. Jakiegoś frajera. Także, kurwa, to wszystko się zgadza. Słuchaj, uważam, że filozofia w hip-hopie jest tak zawiła i hipokrytyczna, nie wiem, czy ktoś tak mówi, jest, no, po prostu można tyle hipokryzy znaleźć chyba więcej niż w kościele katolickim i tam się cała masa rzeczy nie zgadza, więc na którymś momencie, kurde, no czas odpuścić, no po prostu jak piosenka buja głową, to buja głową, a niestety jest część osób, która coś usłyszy i wszystko spierdoli z tego tytułu, no kurwa, no nie wiem, no ciężko mi o tym mówić, bo mam takie, to co powiedziałeś, że jak ten stary pierdoli cały czas o tym, kurwa, jak on ćpa, to zaczyna to być śmieszne, głupie i w ogóle, i co on sprzedaje za wartości, a z drugiej strony, kurwa, czy muzyka jest sprzedawanie jakichś wartości? Trochę tak, że niby to nie jest Biblia, nie? Nie musisz się stosować do tego, nie musisz żyć tak samo jak ten koleś, on po prostu mówi o tym, jak wygląda jego życie. Ale mając 4 dychy na karku, powinieneś mieć świadomość też trochę tego, że no, możesz nawet to przemilczeć, co nie, no, nie afiszować się w każdym tworze o tym, że zaczynasz dzień od jointa, co nie? No bo to już mówiłeś 10 razy. Na no tak, ale kurna, a z drugiej strony, słuchaj, zespół Cypress Hill i Snoop Dogg, co z tymi ludźmi zrobić? No, odjebać. Snoop Dogg, kurwa, jak mi słyszysz teraz, frajerze, jedziemy do ciebie. Z matą i jego ekipą. Z matą, no. No tak. No bo to, że mata sobie jara i tam, wiesz, no. Nie, bo mata tej... miał diss na Snoop Dogga, dlatego wrzuciłem matę do tego worka. Diss na Snoop Dogg. Tak. Coś było, to gumbało, tak? Nie wiem, jak to się tam nazywało. Nie wiedziałem, co mam myśleć o tym w ogóle. No. Czy może on kiedyś z nim nagra numer po prostu i ten, ale tam... A może to jest taki sposób, żeby nie nagrać wiem, na zgodę? Jebał tam cały Compton. Tak byłem zdziwiony trochę, kurwa, czy w Compton by też taki jebał cały Compton, ale może w sumie jakoś do tego głupio podszedłem, a on miał rację, nie wiem kam. Albo się okazało, że Snoop Dogg siedzi na chacie i who the fuck is Mata? Taki, no nie zajaram dzisiaj, kurwa. No, ale wiesz co, myślę, że z niektórymi obejrzeniami to kurna, to mógłby Snoop Dogg powiedzieć who the fuck is Mata.
To, kurde, szczególnie teraz, wiesz, no wiadomo, to jest ikona ten koleś, ale tak. Kurde, jakiś tam jego nowy teledysk, to myślę, a nowy teledysk Maty, to myślę, że daleko Snoop Dogowi z obejrzeniami i nawet myślę, że teledysk Maty będzie lepszy. No. Bo nie. Już nie ma tam takich budżetów strasznych, przynajmniej ostatnio nie widziałem tego. Tak? No, nie, on takie miał stary, niskobudżetowe tu z kolesiami, jakiś kurna joycik, Cadillac i tyle. No już co miał zrobić, to zrobił i co miał udowodnić, to udowodnił może i teraz ma wyjebane, co nie? No, on muzykę dalej nagrywa i to jest akurat fajne, teraz był na tym Super Bowlu. No, fajny występ Snoop Dogg. Szczerze mówiąc, to ja już się zgubiłem po Snoop Lionie. Nie wiem, nie obserwowałem tego, co się później działo. To było też kupę lat temu już chyba. Nie wiem, jakąś płytę wydał rapową, coś się pojawiło. No, od chuja. Aha. Tak. Znaczy od chuja, nie wiem, przynajmniej z parę. Z Pharrell Williamsem wydał płytę. Kurna, wydał ileś tych. Też brechtali ileś płyt na roście Justina Biebera, brechtali z tego jego płyty. Czekaj, taki żart był jeden. Próbuję sobie przypomnieć, jak to gościu powiedział, że ktoś, kto słuchał twojego rapu, to raczej nie sięgnie po tą płytę, ale ci, co słuchają raga, to na pewno nie sięgną po tą płytę. Mniej więcej jakoś tak to leciało. No. Roast Biebera. Kurczę, nie, chyba nie oglądałem tego. Aż było parę śmiesznych ten, rzeczy tam, no. No właśnie, teraz siedzę nad tym roastem Pudziana, kurczę. No właśnie, no. Łeb zepsuty, powiem ci. I co? Codziennie po parę godzin, no... Już tam potestowałem parę rzeczy wczoraj, myślę, że będą z tego. Coś tak? Z tego, tak. Trochę mam oczywiście za dużo, najebaliśmy z 10 stron. Ale to dobrze, to a potem jest kroić, wybierać, no. Słuchaj, no, a ten, a kiedy to ma się w ogóle odbyć? 3 kwietnia. 3 kwietnia, to tak? To będzie, tak, docelowo miało Ale być... to będzie gdzieś na żywo leciało, czy jak to w ogóle będzie? Będzie leciało na żywo. Aha. W Zabrzu. W Zabrzu? Muzyki i tańca, coś takiego. Ja pierdolę. Wiesz co, to jest taka miejscowa, gdzie Lotek nagrywał swój special, ostatni bałagan na strychu, nie wiem, czy widziałeś. Okej. Widziałem, no, widziałem. Fajna miejscowa, tam chyba z 2 ludzi wchodzi, więc też... dużo publiczności na żywo, ale przede wszystkim też pay-per-view, nie? Aha. Oprócz tego, na początku to miało być w Spodku w ogóle, co się okazało, że nie można tego przepromować za dobrze. Dlatego, czemu? Że zaczęła się wojna, stary. No. I teraz weź coś przypromuj. No, okazuje się, że sprzedaż spada wszystkiego, bo jesteś bombardowany newsami o wojnie, nie? Teraz no, już trochę mniej tego jest. Znaczy... No tak, no ale słuchaj, normalna jest rzecz, że o tym się mówi, bo to jest straszna rzecz i trudno o tym w ogóle nie mówić. Dodatkowo straszna rzecz, która, co by ktoś nie myślał, cholernie nas dotyczy. Tak. Ale z drugiej strony, no to kurde, no słuchaj, ludzie żyją, czy co? Dentysta naprawia zęby, a ty masz co robić, kurde. No, tak, jasne. Okej, okay, wiecie co, to ja teraz przez... I to pytanie, ile będzie okej? Okay? 3 miesiące, czy pół roku, czy 2 lata? Ta wojna może trwać w ogóle kupę czasu. Tak. I co, ty masz swojego zawodu nie wykonywać? Ale to były te początki, to jest pierwsza sprawa, że to się zaczęło. A druga sprawa jest taka, że odpalasz sobie social media i jak wcześniej przewijałeś, no to zajęło ci to 10 minut, a teraz, wiesz, jest 10 razy więcej postów, bo są o wojnie, nie? Jest, i po prostu, żeby przebrnąć przez to wszystko, żeby dojść do tej informacji, że w ogóle taka impreza jest, to też niekoniecznie każdy musiał do tego, docierać do tego momentu, nie? Więc po prostu to było zasypywane lawinami wiadomości o wojnie, nie? Czaj, cała... mogłoby się stać, że w ogóle się nie sprzeda tego Spodka też. No, mogło tak być. Tego chłopaki tam podeszli do tego, że przenieśli to do Zabrza, to jest też rzut beretem, jest bardzo fajna sala. I myślę, że to będzie dobra impreza, myślę, że to będzie bardzo dobry roast, bo no jest to profesjonalnie, tam jest ekipa pisząca dla tych gwiazd niestand-upowych. No myślę, że będą mieli zajebiste teksty i że ogólnie jako całość to będzie fajna rzecz.
Tym bardziej, że mało jest roastów. Ostatnio był ten Freeza, ale to tak... A, spójrzmy, to... Nie widziałem, ale jakby... A kto tam był w ogóle? Wiesz co, tam ze stand-uperów był co tam, Mieszko Kutek, ja byłem Socha, Brudzewski, a później już youtuberzy. Wielkos, Gimper, Freeze, o kim zapomniałem, to przepraszam. I tam bardzo fajnie się niektórzy przyłożyli, ale niestety gwiazda roastu miała na to wyjebane i... Tak? Nie lubię ludzi, którzy, wiesz, przyjdą po pęgę i zrobią to i naraz. Okej. Wypadałoby, żebyś poświęcił na to jakiś czas, wiesz. No tam też ci ludzie dostali żarty, nie? Ale tak, chłop, nie... robisz szmal, no. No tak, ale robisz szmal i robisz imprezę, na którą przychodzą ludzie, którzy na to wydali pieniądze. Fajnie by było mieć do nich szacunek i... Aczkolwiek, no nie wiem, czy to dobrze, że to mówię, ale mi się nie podobało tam zachowanie. Ja powiem tak, ja bym z chęcią porozmawiał z tym młodym biznesmenem, bo mnie ciekawi jedna rzecz, znaczy wiadomo, że raczej do takiej rozmowy nie dojdzie, bo to jakby jemu to w ogóle do niczego nie jest potrzebne. Tak. Mi by się przydało, byłoby trochę wyświetleń. Natomiast mnie by to interesowało, czy w ogóle ten cały content, który on robi, w jakikolwiek sposób go jara. No bo ja z racji gdzieś tam po części wykonywanych zawodów i bycia w tym show biznesie znam jego postać, bo gdyby nie to, myślę, że nie znałbym jej w ogóle. No i mój zarzut jest taki, że te rzeczy są nudne. Ja miałem jako dziecko bardzo mało rozrywki, bo po prostu nie było bajek i internet to w ogóle, wiesz co, to pewnie Lem o tym pisał dopiero. Tak. Natomiast Struś Pędziwiat, no kurna, z Ptaszkiem Tweety rozpierdalają cały content Freeza w drobny mak, no to byli kozacy, kurwa, no. To prawda. I czyli chodzi mi o to, że finalnie można było znaleźć bajkę, która była naprawdę z jajem, nawet w tamtych czasach, gdzie mało co rzeczy było z jajem i w ogóle mało czegokolwiek było. No ale słuchaj, no skoro dzieciakom się to podoba, no to trudno, złego nic ten chłopak z tego co wiem nie robi, to nie jest jakieś takie pato jazda, że chuj wie co, no to no, kozi kapustę, no potem. Trochę na kulcie pieniądza, trochę na, to jest taki Big Brother, no. Z zabawami, więc to może być dla dzieciaków w jakiś sposób atrakcyjne, ale ta duża siła... Jednak to, co lubi YouTube, czyli tą regularność i te ich daily vlogi, no to winduje ciebie niesamowicie, stary, bo tak? Jesteś, dla YouTube'a jesteś zajebisty gość, trzeba cię promować. Ty codziennie wszystko, coś wrzucasz, masz reklamy, oni z tego zarabiają pęgę, stary, oni potrzebują takich twórców, nie? Żeby był jak najwyżej, tak, niech się częściej wyświetla. Codzienne źródło dochodów dla nas, stary, to jest mało takich twórców, nie? Więc tam ten motyw regularności na YouTube jest kluczowy. U nas jest to przejebane, bo ja, wiesz, nagrywam program raz na rok, wrzucę go w internet i tyle z mojego YouTube'owania. No to co, na przykład takie programy, jak ktoś z YouTuberów prowadzi sobie swój taki, wiesz co, program na YouTubie, w którym gdzieś coś tam wymyśla dodatkowego, no to jest to jakiś pomysł na tym, żeby tam sobie podtrzymywać tę popularność. Na maksa, stary. Podtrzymywać, czasami ją zdobyć. No. Wiesz, tak naprawdę, no, zawsze są ludzie, do których jeszcze nie trafiłeś, a mógłbyś to zrobić, nie? Jest ich cała masa. Wiesz, jak nie gdzieś tam obserwuję ileś tam tysięcy, no to jak zacznę robić to daily vlogi, to ludzie by się dowiedzieli w ogóle o moim istnieniu wtedy, nie? Większość ludzi. Więc to się zajebiście sprawdza i Karol Modzelewski przecież robi swój program i to też fajnie go wywindowało, stary, i sobie jeździ teraz i wyprzedaje salę i sobie występuje i to jest fajne, dlatego że więc publikując sam stand-up, no to to by trwało i trwało, nie? Ile tego możesz publikować? A ile on na przykład wyprzedaje sali? Kurczę, nie wiem, a szczerze mówiąc nie wiem, ale widziałem u niego w zakładkach, że wiesz, tam Warszawa sprzedane, Łowicz sprzedane, Poznań sprzedane, więc nie wiem jakie to są sale, ale podejrzewam, że też już nie najmniejsze, dlatego że ten program fajnie mu wyszedł, tam wiesz, on to robi. Mój dealer też sprzedany, wszyscy sprzedani, kurwa.
Nie złapałem kontekstu. Z gówniany żart chciałem rzucić. No. A, okay. Mój dealer też sprzedany. No. Aha, okej, okay. Tak. Warszawa sprzedana, dealer sprzedany. Tak. No i ziomek. Czyli wiesz, to go dalej... Pomogło mu w stand-upie na pewno bardzo i to jest fajne, dlatego że on, ludzie przyjdą na jego występ, bo chcą zobaczyć Karola, nie jego, no jego stand-up pewnie też, ale chcą zobaczyć typa, którego znają z YouTube'a i przychodzą i dostają fajną rozrywkę. Prawie jak gość z telewizji, no właściwie. Trochę no, tak to działa, no. No. Trochę tak to działa, no. Ja ci powiem, że ja też miałem taki dziwny moment, jak ludzie zaczynali mnie rozpoznawać, miałem takie... Ja się dziwnie z tym czułem, wiesz? Tak? Ja na przykład nie lubię, jak ktoś na mnie się gapi gdzieś, nie? I ja ich nie znam. I długo miałem takie... Kurwa, dlaczego ten typ się na mnie gapi? Kurwa, jaki frajer w ogóle, chuj mu chodzi, co, nie? Może takie... On ma chyba jakiś problem ze mną, nie? A no. Miałem takie, że dobra, mógł mnie widzieć w internecie. I tak dziwnie się z tym czułem, no maksa, wiesz? Mi się wydawało, że ludzie, nie wiem, mam coś na japie albo coś, co, nie? Albo że chcą mi wpierdolić, bo mam rej krzywy. I tak ciężko mi było się... odnaleźć i tak czasami jak ktoś mówi, Paweł, uwielbiam cię, ja mam takie, za co, stary, kurwa, no bo... ja siebie nie uwielbiam. To wiadomo, bo ty siebie znasz, więc tak. Znasz tak. Też swoje wady, ale dla niego, jemu się dzielisz z tym, co jest fajne. Ja rozumiem trochę to, ja też gdzieś takie miałem różne dziwne przemyślenia na ten temat, ale na końcu czaję, że no jednak poprawiasz komuś humor, że wiesz, ja tego miałem przez długi czas, o, kiedyś ktoś mi fajną rzecz wytłumaczył, przez długi czas ja wiem, że dlaczego chcesz robić zdjęcie w ogóle, bo chuj mu to kurwa zdjęcie, ja tam pierdolę jakieś zdjęcie z kimś kurwa, znanym, nieznanym, co mi to kurwa to zdjęcie, a jakiś kolega mi tak ładnie powiedział, mówi, słuchaj Wini, może ten, to tam nie masz życia Mike'a Tysona, czy Bóg wie kogo, ale jak na przeciętną osobę, to twoje życie to jest jak tam, nie wiem, 5 czy 10 żyć kogoś innego. Cały czas spotykają cię różne ciekawe bardzo dla ludzi rzeczy i ty po prostu może tego nie doceniasz, ale właśnie dla tej osoby to jest fajna pamiątka i doceń to, że oni to chcą i zamknij pizdę. Ja tak pomyślałem, no może masz rację w sumie. Trochę tak właśnie. I to jest to, że oglądają cię w internecie i trochę jesteś dla nich takim ziomkiem, co nie? Którego oni znają i tak dalej, więc jak cię spotykają na ulicy, mają takie, no kurwa, jestem ziomek, nie? Uwielbiam go, kurwa, bo nie wiem, jestem z nim co piątek w internecie, co nie? Oglądam go, on się wypowiada, no czuję się, jakby to był mój kolega, znam go, wiesz, masz takie... No ten koleś, którego znam, zajebiście, podbije, kurwa, zbije pionę. Trochę jakbyś nie widział ziomka 10 lat, co nie? Wiesz co, jeszcze jest jakieś chyba takie jakieś tam prawo, że podobno mózg sam w sobie reaguje mocno na sytuację, w której ogląda cały czas coś w 2D, a potem widzi to w 3D. Tak? Tak. A to ciekawe zagadnienie, stary. No, gdzieś usłyszałem, ja lubię takie pierdółki wyciągać i brylować. Czuję się wtedy, że jakiś, kurde, może elokwentny jestem. Ale gdzieś coś takiego słyszałem i to mnie bardzo zaciekawiło. I właśnie, że te podejście do tam znaności, że to, a chuj, to nie o to chodzi, że tam znany, nieznany ten. To jest w ogóle dziwna sytuacja podobno dla mózgu, że okay. Cały czas to widziało w takiej formie i teraz to jest w innej formie i to jest... Jakaś lampka się tam zapala. To ja muszę być częściej 2D na moich występach, stary. Później no musisz częściej publikować po prostu, no nie? I to właśnie publikowanie sprawia, że aha, to jest jakiś gościu z telewizji, coś, no ale jeszcze są takie jakieś dodatkowe bodźce. Nie wiem, czy to jest prawda, ale brzmiało jak prawda. Ty, to są takie fajne... Aha, bo to jest Lasek Kabacki, tak? To już chyba jest Lasek Kabacki, no. Bo tak podjechaliśmy od strony Wilanowa. Okej, okay. Tak nawet fajnie. Bo mi w Warszawie brakuje tego zalesienia. Przyznaj, że Szczecin, kurde, to jest zalesione, fajne miejsce. Ale nie masz wrażenia, że w tej Warszawie tak czy siak jest zielono? Że jedziesz tą nie mam. Aleją i te drzewka są... I... Nie mam, bo jak przyjeżdżam ze Szczecina, to nie mam takiego wrażenia. Okej. Okay.
Ja mam wrażenie, że Szczecin pod tym względem jest super. Kurde, szczerze mówiąc, zapomniałem, jak się mieszka w Szczecinie. Rzadko tam teraz bywam. A kiedy byłeś ostatni raz? Wiesz co, ostatni raz jak byłem, to na jakimś występie, tylko że to pewnie, nie wiem, jakiś rok, może z pół roku temu. Aha. Tylko że zazwyczaj to wygląda, wiesz, dworzec, klub, rozumiem, hotel, dworzec, nie? Aha. Escape room z Radkiem i chuj. Escape room akurat rzadko, bo ja jestem z tych, co lubią spać do ostatniej chwili. Aha. I jak można przedłużyć dobę o godzinę, po to, żeby godzinę spać dłużej, to dla mnie to jest zawsze najlepsza opcja. No, ty wyglądał jak wtedy, teraz się zwracam. Tak? Może to był, no. Poszedł z dziewczyną do lasu. Ale wiesz co, byłem na wakacje też na tych statkach. Tak. Sobie pojechaliśmy z ziomkami zobaczyć, bo ja stacjonuję często w wakacje w Gryficach. A że to rzut beretem, to sobie czasami tam... A jeszcze tu przejdziemy i ten, tak będę chciał wylądować trochę po czwartej, no. Więc no mogą być na jakichś tych regatach, czy jak to się nazywało, nie pamiętam. Boże, Tall Ship Races, tak, nie tak, wiem czy tak. Tall tam jest, coś tam, Ship Races, no. To właśnie tam byłem i byłem, zobaczyłem te bulwary, no. Jakie byłeś na bulwarach? Tak. Chciałem się ciebie o to zapytać. No i kurczę, szkoda, że nie było tego, jak ja tam studiowałem, bo to no fajna miejscowa, nie? A kiedy ty byłeś na tych bulwarach? Wiesz co, to mogło być z 2 lata temu. Ach, to one ci powiem, że cały czas są coraz fajniejsze. Okej. Okay. Jak jeszcze się zaczynały, to było tak okej, okay, ale teraz to z tych bulwarów, które ja widziałem, czy w Warszawie, czy gdzie ja tam byłem, no w Poznaniu przy rzece takie mają jakieś też tak, tak. Coś, to w ogóle to bije to wszystko na głowę. Jest wesołe miasteczko. Jest zagłębie knajp, które kończą się imprezą techno. Jest parę, znaczy nie wiem czy parę, jest jedna fajna knajpka Ole, którą polecam z tymi, z tapasami i z winami, z takimi tapasami. Fajne miejsce, dobre rzeczy mają. Jest wyspa Grodzka, na której są koncerty. Pod koniec też jest takie miejsce do koncertów. Kurde, tam jest cała masa różnych tych. Są schodki, gdzie siedzi dużo młodych ludzi, czasami tańczą, puszczają jakąś muzykę. Są takie miejsca, gdzie ludzie przyjeżdżają tam trochę poszpanować samochodami, co ja uważam finalnie za w sumie fajne. Ktoś tam sobie... No wiesz, to mają wspólną zajawę też, tak. Ludzie, którzy się interesują motoryzacją, no fajnie, że ludzie, którzy mają podobne zainteresowania, skupiają się w jednym miejscu i sobie gadają o tym. No jest takie trochę tak amerykańsko, wiesz, się zrobiło pod tym względem, że właśnie gdzieś się kiedyś na tych filmach oglądało, że to sobie zrobili furę, przyjechali i tego tam pojechali i tak kurde się myślało, cholera, tam oni to mają, no nie? Ale proszę bardzo, jest też, no nie? No stary, zrobili sobie fury, no z kim chcesz o tym pogadać? No z ludźmi, którzy robią sobie fury. No tak, no i może z fajną dziewczyną też, ale... Ale jest spora szansa, że fajna dziewczyna się nie zna na tym, że sobie wstawiłeś właśnie jakieś nakładki gdzieś, kurwa. Nie, ale wiesz co, ale... Bo zna się na tym, że to fajnie wygląda, tak, i że... To jesteś, w innym celu. I ty jesteś na tyle operatywny, żeby takie gówno załatwić, nieważne jak to się nazywa, ale... No, coś tam może kod genetyczny jednak jest tu warty u tego chłopca zainteresowania. Także... A powiedz mi, a imprezowałeś nad Wisłą w Warszawie? Podobał tak, się? Ale nie imprezowałem tak... imprezowałem, ale nie hardkorowo. Chociaż właśnie hardkorowo to już dawno nie imprezowałem. Ale czekaj, raz byłem z koleżanką niedaleko był taki, taka jakaś wystawa, taka nowoczesna, właściwie nie wiem czego to była wystawa, ale było tam kolorowo i fajnie, w takim budynku jakimś dosyć ładnym, nad właśnie wodą, a raz pamiętam, że byłem, że były takie statki i na tych statkach tańczyli ludzie. I oni tańczyli do takiej muzyki trochę retro, do jakiegoś funku, już nie pamiętam do końca czego, i były dwie dziewczyny, które tak przepięknie tańczyły i ja chyba siedziałem tam z pół godziny i oglądałem, jak te dziewczyny tańczą. Strasznie mi się to podobało. Były takie, no i ładne były w ogóle, ale to nie były jakieś tam, wiesz, erotyczne tańce, naprawdę miały bigla i fajne wyczucie rytmu. No.
Ale fajny jest ten klimat, nie? W sensie na tych bulwarach w Warszawie, że idziesz, tu jest knajpa, tu następna. No tak, oczywiście. I ten, mam wrażenie, że Szczecin idzie w takim, żeby to jeszcze nowocześniej zrobić, nie? Tak jak mówisz, że są te jakieś parki, rozrywki. Czy... Mam poczucie, że jest więcej ciekawostek i nie miałem poczucia w ogóle, żeby w jakimkolwiek tym kierunku bulwary na przykład w Warszawie, które są od dawniej, żeby był jakąś wielką inspiracją. Myślę, że w ogóle to poszło w zupełnie innym kierunku. No masz całe wesołe miasteczko z takim wielkim kołem, które to... Ja nie lubię wesołych miasteczek do używania, natomiast do tego, żeby sobie tam pochodzić i popatrzeć na to wszystko, to mi się to bardzo podoba. Tak. Tak. Jest kolorowo, ja lubię czasami taki lekki kicz i mi się to podoba, no nie? Także ten, to jest naprawdę fajne. Jezus, Maria, jak mi ten katar. Koronawirus jest przejebany, no. No. Ja też. Ewentualnie będę miał bardziej. Będę miał dwa. Właśnie dlatego tak wstałem rano, zrobiłem test, mówię, nie wiem czy iść, nie? Patrzę pozytywnie, mówię, dobra, wini jest też pozytywny chłopak. Kurwa. Także nie ma czym się przejmować. No, to tak. A co, ty bywasz tutaj na przykład właśnie na tym, na bulwarach nadwiślańskich? Wiesz co, bywam. Tam też było sporo imprez stand-upowych, więc często jak nie po występie swoim, to po występie kolegów sobie tam zostawaliśmy. Ale ostatnie lato też spędzam w swoim rodzinnym mieście na wakacje, dlatego że mnie bardzo ciągnie do morza. Aha. Z racji tego, że jednak zawsze tym samochodem było pół godziny nad morze i tak jeździliśmy tam, wiesz, też tam dużo pracowałem sezonowo, więc to morze gdzieś zawsze było w moim życiu i mi go po prostu brakuje, nie? Ja miałem jedne wakacje takie, kurczę, wtedy pracowałem w gastro i nie mogłem pojechać nad morze, to stary, ja chodziłem z truty, że no, że nie mogę zobaczyć tego miejsca, jestem uzależniony od tego, więc no, spędzam zazwyczaj wakacje w tych nadmorskich rejonach. Ale tutaj też, jak wracam, to lubię, kurczę, Wisełkę, nie? Raz, że w wakacje w Warszawie jest turbo ciepło. Czekaj, przepraszam, Wisełkę, czyli, bo ty jeździsz do Wisełki, czy...? Nie, no Wisłę, tak powiedziałem. A, dobra, Wiśle, bo ja Wisełka to jest miejscowość koło Międzyzdroi, więc... A to nie wiedziałem. No, jest. A, okej, to teraz rozumiem, skąd ta myśl u ciebie. No. Ale nie, no lubię bardzo bulwary, tym bardziej, że właśnie te noce w Warszawie są mega ciepłe. Uh-huh. Dlatego jak ten beton się nagrzeje, to jest, możesz, wiesz, tak naprawdę cały melanż przeżyć w koszulce i jest spoko, nie robi się chłodno. Więc to sobie wychodzisz, jest chillowo, jest masa ludzi, fajne dziewczyny, alkohol, te sprawy, fajny klimat, kurczę, no lubię. Już jestem trochę zgredzieje i już rzadziej chodzę na jakieś turbo melanże. Więc to już tak nie wygląda tak jak kiedyś, aczkolwiek no lubię ten klimat taki, że ludzie wiedzą po co tam są, wszyscy sobie chcą się bawić i jest taki pozytywny vibe. Lubię i właśnie żałuję, że nie przeżyłem tego w Szczecinie, nie? Bo jak ja byłem, wyprowadziłem się ze Szczecina w 2009, to tam nie było za dużo do robienia. Szczecin wiał chujem wtedy. No, ale przyznasz, że trochę tak kurwa nie było co tam robić, nie? No, ja lubię, nie... słuchaj, nie będę stawał w opozycji i tu ci gadał jakiś, że a co ty gada ten. Ja lubię Szczecin, bo po prostu tam mam kolegów, znajomych i wiesz co, nie wiem, jakąś tam moją dróżkę w parku, gdzie mi się tam fajnie idzie. Natomiast wiesz, wszystko zależy też do wieku. Ja znam ludzi, którzy mieszkają w Szczecinie i nie cierpią Szczecina i mówią, że to wiocha i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam. Teraz jest w cholerę więcej do roboty. No, zawsze można było pójść i się gdzieś najebać i upodlić, więc to było zawsze, od kiedy pamiętam. Natomiast na pewno teraz jest dużo więcej ciekawostek. Ale raz zrobiłem taki eksperyment, że sobie wpisałem, co się dzieje w weekend w Szczecinie i okazało się, że dzieje się
całkiem sporo ciekawych rzeczy, ale też faktycznie może już trochę dla takiej bardziej dorosłej osoby, w stylu, że tam jest na przykład wycieczka po pogodnie albo jakieś takie różne rzeczy, gdzie jakby miał 20 coś lat, mi ktoś mówił o jakiejś wycieczce po pogodnie, no i powiedział, weź się pierdol po jakiejś frajerskim pogodnie, mam kurwa chodzić, co, słuchać jakiejś zgredy, będzie pierdolił, że tam jakiś frajer mieszkał gdzieś, kurna, że ja tu człowieku, kurna, to jest życie się dzieje. No właśnie, tu, masz inne rzeczy w głowie, nie? A ty mi tu pierdolisz. No ja tam spędziłem swoje życie studenckie, więc... No właśnie, no. Słuchaj, no, najebać się zawsze można było, wszędzie pewnie można. No, no nie? Tak, gdzieś pójść na balety i... Tak. Ale mogę się zgodzić z tobą, że na pewno było tego dużo mniej. No teraz jeszcze jest, nawet to też chyba, jak byłeś studentem, nie było Bogusława wtedy już? Tak. Było już Bogusława? Było, było. A, no to Bogusława było, no to nie jest nie wiadomo co. Ale... W sensie, że poczekaj, Bogusława, no to tam jest w centrum... Nie, Deptak Bogusława. Deptak Bogusława był, no. Był, tak. Bo wcześniej jeszcze Bogusława było po prostu ulicą. I tam i potem oni zamknęli tę ulicę i zrobili z niej Deptak. Więc ja go kojarzę jako Deptak, ale no. Jakbym się wprowadził i to na początku było ulicą, to też mogłem tego nie wiedzieć. Okej. Okay. Chociaż nie, ja w tamtych rejonach zaczynałem mieszkać, bo ja... Przy pierwszym tym paszteciku mieszkałem. Aha, klasycznym paszteciku? Tak, tak. I jak ci pasowało? Stary, i obok tam była Jagiellońska. No, tak. Dragi chyba coś tam było, że sprzedawali. Wiesz co, ale to w takim czasie... Znaczy tak, było tak, a może... Ale ja to pamiętam, że w 90-tych było i to było bardzo dawno. I słuchaj, czekaj, chyba nigdy mi się nie zdarzyło tam z tego korzystać, a może nie pamiętam już nawet. Natomiast to było, ale ja nie wiedziałem, że później jeszcze to ten proceder trwał, no nie? Tak, tak. Mój koleżka tam mieszkał właśnie, a jak się wprowadzałem w to miejsce, to właścicielka mieszkania mówiła, tylko tam nie iść, tam narkotyki, coś tam, nie? Jagiellońska, cło. Okay. I spotykam się dwa tygodnie później z kumplem na dworcu i mówię, o, siemano, ty w Szczecinie? No, a gdzie mieszkasz? Na Jagiellońskiej. Mówi, a pierdol. No i mieszkał w epicentrum, mieszkał, tak. Aha. Na Jagiellońskiej moja babcia mieszkała dużo tam. Pomieszkiwałem, jak byłem dzieckiem. Czy pomieszkiwałem, przebywałem, to czasami pomieszkiwałem. Ale to ona, taka nawet chyba w miarę duża ta ulica jest, ona tak przechodzi później. Tak, tak, tak. W już prawie następną dzielnicę. A jeszcze tak na koniec się zapytam, a czy stand-uperzy mają rwanie? Rwanie? No. Wiesz co? Mają chyba takie, to na pewno nie jest jak muzycy. Okej. Okay. Ale to zawsze jesteś jakimś kolesiem, który, wiesz, myślę, że tutaj jakaś forma sukcesu jest bardzo pociągająca dla kobiet. Okej. Okay. Ale znowuż też poczucie humoru, no też jest ważne, więc mają i też może nie dostajemy cycków tak jak raperzy na Instagramie, aha, ale też się zdarzają czasami. Właśnie, chciałem zaapelować do was, dziewczyny. Słuchajcie, 2 cycki w roku, serio? Na tyle was stać? Szkoda strzępić ryja, naprawdę. Człowiek się męczy, kurwa. Jeśli tyle dla was znaczy, takie zaangażowanie komediowe jak moje, to powinno was się jebać. Tak powinno was się jebać, jak jebał was PiS. Zbigniew Stonoga, pozdrawiam serdecznie. Co to jest za dzik? A on dalej egzystuje w ogóle w sieci? No, nie no, chyba egzystuje teraz w więzieniu, nie? Tak? Ja nie wiem, nie śledzę tego, miałem motyw, że nie wiem, gdzieś tam 100 lat temu 2 razy to obejrzałem i no i tyle, no. No jest to taka ciekawostka, co nie? No fajnie jechał tych polityków, ja tam nie wiem, pewnie swoje za pazurami też może mieć, nie wiem, nie chciałbym tego oceniać, ale tych, no nie wiem za co siedzi, może go Zbyszek Ziobro dojechał za te Ziobro, ty kurwo jebane, przez tę rodzinę prześladować. Wiadomo, że tak się nie mówi do pana Zbyszka. Pan Zbyszek to jest bardzo poważny człowiek, nie wolno go obrażać. On też na jego żonę wjechał, więc... Tak. No, stary, no podpisał na siebie wyrok, nie? No, chciałbyś ręką mieć beef ze Zbyszkiem Ziobro, stary?
No nie, nawet nie chciałbym na fejmę wybawić takiego bifu z nim. No właśnie, bo później jest szansa, żeby była dogrywka na jego zasadach. A one by ci się nie spodobały. Więc no, Zbyszek siedzi. Stonoga siedzi. Zbyszek Stonoga siedzi. A, on tak. Się Zbyszek też nazywa, tak? Tak, Zbyszek. A, to nie wiedziałem. No niestety nie ma od niego nowych kompilacji. Tak. Jezu, jakie to były turbo, jak ludzie przerabiali to na kawałki. Tak? Gdzie? Jakaś porażka, wynik wyborczy, nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warci. Stary, tych kawałków to jest od zajebania, nie? Jak tych freestyli Eldoki? Wiesz co, lepiej, dlatego że tam jest jeszcze pod autotunem to wszystko, że to pasuje wszystko. No tak, no to freestyle i do Eldoki też były chyba pod autotunem. Tak? Z tego co pamiętam. A to no, chyba do tego nie dotarłem. Jeden najlepszy jaki był, przynajmniej mi się najbardziej rozśmieszył, to czekaj, kurde, nie umiem teraz tego słowa, że to była jakaś taka wersja ambientowa. O! I ktoś wziął i to rozciągnął jakoś tak strasznie długo i podłożył taki ambient, kurwa. I to też było z tego coś tak komicznego. Ja już wiem, co zrobię, jak pójdę do domu, stary. Ja nie widziałem tych rzeczy. Czuję, że... To sprawdź sobie. To było zabawne. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle Eldo, czy... Nie wiem, jak ma na imię Eldo. Nie wiem, też, nieważne, Eldo niech będzie. Nie wiem, czemu on tak się spinał na Leszek. Tym kółku. Leszek, o właśnie. Nie wiem, czemu Leszek się tak spinał niepotrzebnie w ogóle na to. No i przez to się zaczęło tak naprawdę. Jak gdybym miał wyjebane, jak tutaj prosto pojedziemy, to też tam pojedziemy. No to dobrze, no. Przez to dużo stracił, dlatego że ludzie mieli takie, okej, ten typ, jego to wkurwia, więc będziemy to do usranej śmierci napierdalać. Tak? No właśnie, dobrze. A gdyby on miał takie... wyjebane, stary, i sam by się z tego śmiał, to by zginęło śmiercią naturalną. Mógłby wrzucać co tydzień najlepszą wersję jego ulubioną. Tak, no nie? Ale on tak chyba nie ma dystansu za bardzo. No, nie wiem, słuchaj, chciałem go kiedyś zaprosić, bo tam gdzieś się śmiał ze mnie, ale nie chciał przyjść do mnie. No trudno, ma oczywiście prawo i tyle. Natomiast no co, no, dał gówniany freestyle, no i tyle, no kurwa, nic się nie stało. Gorsze rzeczy ludzie robili w życiu. Prawda? I też się kurwa nic nie stało. Ludzi zabijają i nic się kurwa nie dzieje. Gdyby on torturował ludzi tym freestylem, no to okej, okay, można było mieć do niego pretensje. Albo chociaż w Guantanamo by to puszczano. Tym. Jakby on stał tam, jeszcze raz, puśćmy jeszcze raz. No to rozumiem, tak? Człowieku, no nie wyszło ci na chuj, to męczysz ludzi. No. No jest taka teoria, że jak coś słuchasz w kółko, to zaczyna ci się podobać, co nie? Kurde, nie wiem, wiesz co... nie, ale chyba, ale w ogóle musi ci się to jeszcze jakoś tam spodobać, no nie? I wtedy ten, no jest, czekaj, jak w tym rejsie, ja lubię piosenki, które znam, tak? Takie coś tam było, taki tekst. No. No. No to jest coś takiego i ja widzę coś takiego, że na przykład jak się robi takie gówniane YouTube party, to ktoś mi tam coś puszcza, ja już mam go ochotę zakrzyczeć i mu powiedzieć, że to jest super, ale już po jednej zwrotce wypierdolić to i włączyć to, ale potem zdarza się czasami coś takiego, że ja sobie nagle tak przypominam i po jakimś czasie dochodzę do tego, że kurwa, to co mi puszczał, to też było całkiem niezłe i to już jest coś, co ja znam, więc już mój mózg to lepiej przyswaja. Okej. Okay. Tak, tak zauważyłem taką jakąś śmiesznostkę u siebie samego. No bo coś, jak coś jest obiektywnie spoko, w sensie, że to jest dobrze wykonany utwór, dobrze napisany, niekoniecznie twój klimat, ale jak czujesz, że to jest dobre, jak będziesz tego słuchał w kółko, to też ci wpadnie we łeb, nie? Kurwa, macie. Dobra, ten... czekaj. Proszę się zatrzymać! Gdzie jedna? Czekaj, kurwa, wysiądę tym busem, a tam jakiś, zobacz, kurwa, prostego. Dzieciaki ze Scooby-Doo chyba przyjechały. No. To dobrze. Proszę Państwa. To był Paweł Chałupka. To był, kurwa, Wini. Dziękujemy Państwu bardzo. Esso. Esso. Siema. I jak zwykle, słój trąbalski, zapominalski. Jeszcze mały dodatek, teraz mam prezenty,
na tym wyjeździe. Nie zawsze wszyscy mają prezenty, także teraz... A mogę pogadać, co no, jest to. No, jest to część mojej kampanii reklamowej, nie będę ukrywał. Giniego paprykarz, stary. Chodził za mną paprykarz. No. Jeszcze ostatnio z koleżanką gadałem, że z pół roku. A, widzisz? Chlebek. Chlebek do paprykarza od pana Andrzeja z ulicy Rajskiego ze Szczecina. Bardzo dobry chlebek. I płytka. Także... Polecam. Taki komplecik. To osobno będę. A wy co dostaliście od Winiego? Nic, kurwa. Nieprawda, dostali świetny materiał. Kupę uśmiechów i radości. Właśnie tak. Subskrybujcie, dodajcie się do znajomych. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego. Naciśnijcie wszystkie ważne przyciski, które uczynią mnie szczęśliwym i bogatym. Kliknijcie dzwonek. Esta. Elo.